Cześć, tu Kusim i witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Mody. Zapraszam do oglądania. Tak, więc ta modyfikacja dodaje do naszej gry teleport. Tak, teleport jest bardzo, to jest przydatna modyfikacja dla osób, które nie chcą się za bardzo ruszać w bardzo odległe miejsca. Tak, więc może pokażę, jak to zrobić. Do zrobienia teleportu, znaczy do dwóch teleportów, bo jak zrobimy jeden teleport, no to drugi też, żeby tam ten drugi nas tam doniósł tam, gdzie chcemy, więc musimy zrobić od razu dwa. Więc ja tu craftuję teraz dwie takie części pierwsze, to są potrzebne części, tak to craftujemy. Potem craftujemy naszą drugą część w ten sposób, od razu dwie. No i teraz wkładamy do craftingu w ten sposób. Wychodzi nam nasza taka jakby walizka. Drugi. No i to mniej więcej wygląda tak. Kiedy postawię tu teleport i tu drugi. To mniej więcej wygląda tak. Teraz o co chodzi? Gdy klikniemy na to prawym przyciskiem myszy, wychodzi nam takie główne menu tego całego naszego teleportu. No i teraz tu nic nie jest trudnego, tylko tu musimy ustawić, na jakiej fali mają działać nasze teleporty. Czyli jeżeli ustawię tutaj jeden i tu ustawię również jeden, on zaczynają się w taki dziwny sposób kręcić. No i teraz, gdy staniemy na tym, przenosimy się od razu tu po jakimś krótszym czasie. Tak samo jest, jak gdy my staniemy tu, przeniesie nasz od razu tu. Ale gdy już zmienimy falę, na przykład tu już będzie dwa, i wyłączamy klawiszem E, tak jak widzimy, już teleporty stoją. Jak teraz na nim stanę, nic się nie dzieje. Tak samo stanę na tym, nic się nie dzieje, bo tu jest fala numer 2, tu jest fala numer 1. Więc żeby to działało, muszą być chociaż dwa, to jeszcze jeden, na przykład ten, o, drugi, musi działać na tej samej fali co pierwszy, czyli ja ustawię tutaj dwa, no to jak widzimy, zaczynają się te kręcić, bo te są na tej samej fali. A ustawię jeszcze jeden na przykład. Na przykład ustawimy ten, ustawimy na przykład tutaj, w ten sposób. Ustawimy falę 1. No to się zaczyna kręcić razem z tamtym. I teraz można sobie to jakoś popisać, że to jest ten idzie i to jest fala 1. Można sobie popisać, że na przykład tabliczka obok tu będzie fala 1 i gdzie nas przeniesie, a to będzie na przykład fala 2, przeniesie nas tam. No i to tak samo działa. Tu jest na fali 1, czyli jak ja tu wejdę, to przeniesie mnie właśnie... Właśnie tu. Tu mnie właśnie przeniosło. Stamtąd przeniosło mnie tu. Więc teraz na przykład można to normalnie zebrać ręką. To się nie niszczy. Ale się nie stakuje za to. Jak widzimy, zebrałem to, to już to się nie kręci, bo już nie ma nie jest na tej samej fali. To jest bardzo przydatne, bo jeżeli na przykład jesteśmy na przykład w domu. Pójdę, skorzystam ze swojego. Na przykład wejdziemy do tego domu naszego. Tak, wejdziemy do naszego domu i na przykład mamy nasz dom i na przykład nie chce nam się schodzić po prostu na dół, bo na przykład to jest za daleko. To kładziemy sobie nasz taki teleport, to ja już miałem przygotowany. Kładziemy nasz sobie taki teleport, ustawiamy falę, ja ustawię... fal jest dużo, do 100 może dojść fal, 100 fal jest. Tak, więc ja sobie ustawię na fali 2. I teraz zejdę na przykład na dół. I ustawię sobie przy moim teleporcie taką skrzynkę. No i tam automatycznie zawsze mnie będzie to przynosiło. O, tu. O, się zbugowało, bo na śniegu. O, nasz teleport. Teraz ustawiam częstotliwość 2, tak jak tam. Klikam E. No i jak widzimy, nasz teleport się kręci. Teraz staję na niego. I jak widzimy, już jestem w domu. Stamtąd przeniosłem się tu. Tak. I to by było na tyle, co daje ta modyfikacja. Kiedy się przenosimy, jest taki jakby podmuch, taki jakbyśmy przechodzili przez portal. No i to by było na tyle, no, po prostu. Bardzo fajna modyfikacja, naprawdę dla niektórych, komu się naprawdę na przykład nie chce za dużo chodzić, na przykład jesteśmy w naszym domku i mamy gdzieś kopalnię bardzo daleko, no na przykład ten teleport to jest właśnie świetna okazja do... świetna okazja do szybkiego poruszania się. Kolor jest jeden, nie stakują się. No, to by było na tyle. No to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No, trzymajcie się, cześć.